Tu dzisiaj o tym, że ta szydło to ma dużo poparcia w świecie. Podległość sobie plus jeszcze parlamentowi w takiej dość dużej większości 3/5. No i w zasadzie rozstrzygnięcie tych wszystkich kwestii wymagałoby takiego namysłu głębokiego. No od kogo, kto ma sprawować kontrolę nad sądami, tą taką najogólniejszą kontrolę? Na to pytanie nie ma odpowiedzi, bo w zasadzie wszystkie odpowiedzi są niedobre, bo nie wiemy, kto będzie ministrem sprawiedliwości, może być to człowiek zupełnie nieodpowiedni, nie wiemy, kto będzie kiedyś prezydentem, tak? I nie wiemy też, jakie będą większości sejmowe. Najlepiej oczywiście byłoby, gdyby to środowisko, palestra regulowało się same, no ale no doskonale wiemy, że ono się nie regulowało, a jeszcze przypomnę tylko taki straszliwy falstart, który zaliczyła Polska pod postacią niezależnej prokuratury. Stworzyła Platforma model niezależnej prokuratury, który w wielu krajach na świecie działa idealnie, tak? A w Polsce okazało się, że to właśnie doprowadziło do takich patologii jak na przykład afera Amber Gold i wiele innych w tym czasie tej niezależnej prokuratury. Okazało się, że prokuratura po prostu nie robiła nic. No to w takim razie teraz zajmijmy się drugą stroną sceny politycznej. Bardzo zwięzła wypowiedź Tomasza Siemoniaka, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Myślę, że dzisiaj w sensie politycznym mamy przesądzone, że do wyborów samorządowych pójdziemy z Nowoczesną. Przełom, jeżeli chodzi o opozycję? Nie, to nie jest żaden przełom i wydaje mi się, że to są w ogóle już jakieś działania, których ja kompletnie nie rozumiem. Bo no, przypomnijmy sobie straszliwą klęskę lewicy i przypomnijmy sobie koalicję, którą SLD zawarło z różnymi ugrupowaniami lewicowymi przed ostatnimi wyborami. Tam pamiętamy taką koalicję, która miała być przełomem w polskiej polityce, mianowicie pogodzenie się wielkich konkurentów SLD i ruchu Palikota. No i niestety, czy stety, zależnie od tego, jakie kto ma poglądy polityczne, zakończyło się to piękną katastrofą. I ale tutaj, to panie doktorze, to dopytam, tak. Czy rzeczywiście problemem lewicy wtedy była koalicja, czy były błędy, na przykład błędy podczas wyborów prezydenckich i potem błędy również, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą do wyborach parlamentarnych? No tam był cały szereg błędów, przede wszystkim błędy personalne i takie błędy, że lider lewicy usiłował z tylnego fotela kierować tym ruchem, przy czym gdyby to był ruch tak dobrze zorganizowany jak PiS, no to miałoby może jeszcze jakieś szanse powodzenia, ale to była taka amorficzna masa, która się rozłaziła i wysuwanie osób przypadkowych, figurantów na różne eksponowane miejsca, no okazało się, że w ogóle zatopiło cały ten projekt. Nie mówię już o dosyć niemądrym pomyśle wystartowania jako koalicja, która potrzebuje progu 8%. Natomiast wracając, panie redaktorze, do pana pytania o Nowoczesną i Platformę, no te partie dołują i te partie dołują w sposób... który zadał pytanie dotyczące wyborów, w którym uwzględnił właśnie koalicję złożoną z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i PSL-u. I w tych, to są co prawda jedyne takie badania, ale w tych badaniach taka koalicja w nieznaczny, ale jednak mimo wszystko pokonuje Prawo i Sprawiedliwość. To jest różnica chyba 1,5 punkta procentowego, no ale to jest jakiś przełom, o ile oczywiście możemy na poważnie traktować sondaże tego typu. Pytamy o byt nieistniejący i to jest główny błąd takich sondaży, bo tutaj wpadamy w taką pułapkę właśnie takiego mechanicznego dodawania, a może się okazać, że na przykład elektorat PSL-u, bo on jeszcze cały czas istnieje, niekoniecznie sobie życzy występowania razem z Nowoczesną. Tutaj no, nie trzeba mieć jakiejś szczególnej wiedzy politycznej, aby wiedzieć, że to są zupełnie sprzeczne ze sobą programy obu tych partii. Ponadto problemem opozycji są ludzie, są liderzy. No, ci liderzy są strasznie słabi. Zarówno mówię tutaj o liderze Nowoczesnej, jak i o aktualnym liderze Platformy. Lider Platformy jest sprawnym organizatorem. No, mogę złośliwie powiedzieć, że aż zbyt sprawnym, zważywszy na to, jak pięknie
stosował strategię pompowania kół kiedyś na Dolnym Śląsku, ale nie można mu odmówić, że jest wspaniałym organizatorem. Lider Nowoczesnej sprawia wrażenie człowieka, który został zrzucony, że tak powiem, ze spadochronu przez kogoś i ma tutaj dokonać jakiejś rzeczy, tylko że się do tego nie nadaje. I te dwie osoby, jak widać już, bo widzimy to doskonale, od czasu wyborów parlamentarnych upłynęło bardzo dużo czasu, no nie generują poparcia wyborczego dla tych partii. I tu niestety, panie doktorze, dobrze, panie doktorze, ostatnie zdanie. Ratunek dla opozycji tkwi w głębokiej wymianie personalnej. To jest konkluzja. Doktor Karol Kostrzemski, politolog, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Bardzo dziękuję. Reklama. Teraz w Lidlu wszystkie kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej i do golenia w dwa razy lepszych cenach, czyli dwa w cenie jednego. Weź dwa takie same kosmetyki i zapłać jak za jeden. Maszynki jednorazowe Gillette Blue 3, aż dwa opakowania za 12,99. Oraz dwa płyny do pukania jamy ustnej Dentalux, jedynie 4,99. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej i do golenia w Lidlu i oszczędzaj, bo to dwa w cenie jednego. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarka 3 w jednym za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust na podstawie przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 zł za litr.